Tak, posiadanie piłki jeszcze nie znaczy automatycznie zwycięstwo w tym meczu albo dobry wynik. Myślę, że to piłkę mieli bardzo duże pod kontrolą, ale z złym podaniem albo złą rozegrawką dali Śląsku szansę na stronie pierwszej bramki, na stronie drugiej bramki. A my właśnie sami postawili drużynę Śląska na nogi z tym, że te blendy, które porobili w środku boiska pri rozegrawce, to sa nie może jednoducho stać. Mali sme s tým problémy už ve čtvrtek proti Vaduzu a to samé bylo aj dzisiaj, takže mali sme tam niektoré veci, keď zastav 1-0 pre Šlonsk, mali sme tam šance dať na 1-1. Neudalo sa nám to a ako som už hovoril, ten blend v rozehrávke u Filipa Stažinského pri druhej bránke byl decidujúci, že sme prehrali 2-0. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy macie państwo pytania do naszego gościa? Michał Gus, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, chciałbym zapytać o pana ocenę sytuacji tutaj zaraz z początku meczu i naszym zdaniem chyba faulu na Guświku. Tak, ja jestem rad, że to mówi pan, że to nie muszę ja tu powiedzieć, lebo można by som był ukarany, keby som to powiedział jako inną formą. Podľa mňa byl žlt kartonový. Dobre, decízia Senžejho byla taká, jaká byla. Mali sme potom ešte 90 minút na to, aby sme to zmienili. Možno, keby sme ten kartonový dostali, že máme šancu, tak možno by ten meč vyglądal inak, ale to teraz hrať sa na to, že možno keby, to je zapúšť teraz 2-0, do videnia. Troszkę w trudnych warunkach, na ile pańscy zawodnicy odczuwali trudy, bo musieli odczuwać mecz pucharowego. Jak się to przełożyło właśnie na tą niedokładność poczucia? Ja myślę, że mamy za sobą dobry obóz na Słowacji, dobre chłopiacy dobre trenowali cały czas, a dzisiaj to była pierwsza kolejka. Także ja nie jestem jakim trenerzem, który bardzo lubi jakieś rotacje albo tak. Graliśmy tu dzisiaj bez troch podstawowych piłkarzy, bez Malinowskiego, bez Dziwniela, bez Zięciuka, ale ci, którzy mieli za sobą 90 minut przeciw Aduzu, myślę, że ten mecz dzisiaj było widno, że są dobre trenowani, że dobre pracowali w tym obusie, że w tych warunkach, które były ciężkie dla obydwu drużyny, że ten mecz odehrali, co się wydolności tyka, nie mówimy o jakości, co się wydolności tyka w porządku, nie były tam żadne problemy, także aj z taką wizją idziemy aj do tego meczu czwartkowego w Vaduze, że my, koleniowcy, aj piłkarzy wiedzia sami, że to przygotowanie było dobre przed tym sezonem, a także myślę, że to zvládli dobrze. Panie trenerze, na ile poważna jest kontuzja Maliny? Bo już o Zięciuku już wiadomo, operacja kolana i dłuższa przerwa, a Malina jak długo? Tak u Maliny tam kwiak na kostce skokowej, także tam to ciężko powiedzieć. Dzień po meczu się czuł bardzo dobrze. Dalszy dzień już to było tak groźne, że ta noga była opuchnuta, że tam nie było możliwe pomali stąpić na tą nogę. O Zięciukowi, no czy to będzie operacja teraz jeszcze za szybko dać tę decyzję, albo poczekamy na te wyniki w poniedziałek, wtorek, kiedy by to malo być ta decyzja konieczna. Dziwniel to samo, po tym meczu nie trenował Efir, nie trenował Kuszyk, także ta drużyna była dość ubolena, ale to nam nie dało prawo na to, abyśmy nie dali tam innych piłkarzy, a nie spróbowali innych dać im szansę. Także uvidíme, jak będą wyglądać do czwartku. Mamy jeszcze 4 dni czasu, także mám zaufanie, že tam odohráme dobrý meč a že ešte nejaké meče v pucháru odohráme.